dzień dobry, 2 sierpnia. No, ja półtora tygodnia tutaj nie nagrywałem nic, bo nagrałem filmiki przed wyjazdem, no ale nie wziąłem pod uwagę tego, że na wyjeździe nie będę mógł obrabiać ich, więc nic nie trafiło na kanał. Dzisiaj mam przygotowaną węzę. O, bardzo mnie cieszy ten niebieski ul, że tam coś się dzieje, bo parę dni temu sprawdziłem, mrówki sobie znoszą jajka na powałkę. I to samo jest w motylkach. Trochę jej tam wymiotłem, no ale wiadomo, że one będą i tak próbować się dostać, skoro mają tam cukier w tych podkarmiaczkach powałkowych, tych okrągłych takich. Więc mają lepszy dostęp zdecydowanie niż w tych powałkach, w tych podkarmiaczkach, które są z Ulpolu. Dzisiaj chciałbym zajrzeć do każdej rodzinki, ale chciejstwo to, wiadomo, różnie wychodzi. Najbardziej mnie ciekawi ta rodzina, bo tak jak kolega skomentował ostatnio pod filmikiem, nie widziałem ostatnio tu matki, także miał rację komentujący. Moje podłożenie matki było pozbawione sensu i jeżeli tutaj matka jakaś się unasienniła, no to dzisiaj już powinna być. Jeśli nie, to będzie łączenie na gazetę z tym środkowym ulem, to jest matka z białym opalitkiem. To taki odkład zrobiony ze starą matką, niepotrzebny, więc będę łączył. Tutaj już widzimy, a szkoda, że nie pokazałem, może zaraz będzie okazja. No już jest wypędzanie. No zobaczymy, co ten truteń zrobi. Ale nie wpuszczą go, raczej go nie wpuszczą. No tak, tak, już się nim zajmują. Także trutnie już adios. Ale to jest normalna sprawa. Dzisiaj jest bardzo duży ruch. Tutaj mamy te swoje odkłady. 3 alpejki. I kaukaska gdzieś tu jest. No cholercia, muszę pospisywać te tematy, bo niestety nie pamiętam. No i noszenie jest przede wszystkim z kukurydzy. Jeśli chodzi o dokarmianie, pszczoły owszem są już dokarmiane syropem cukrowym. Na razie tak mniej więcej pół na pół, albo nawet z przewagą wody to stosuję. Dokarmiane były 2 dni temu i przed wyjazdem były zalane każdy z uli mniej więcej po 2 litry, także tutaj poszło wtedy 30 kg cukru na 21 rodzin. Było to spowodowane tym, że miałem zabieranie miodni i wirowanie tego miodu, który był. Tam wyszło bodajże 18 kg. No i po prostu zabrałem im cały miód, więc od razu położyłem podkarmiaczki po to, żeby miały z czego żyć, tak? No bo w tydzień mnie nie było, więc trzeba było coś im zostawić. Tutaj pożytków nie było, pogoda też była taka średnia, więc tak sytuacja wygląda. Niestety coś mi tu przeszkadza cały czas, więc się trochę motam, niestety. W tej chwili jest kukurydza. W tej chwili zaczynają powolutku słoneczniki ozdobne, słoneczniki te zwykłe, ale przede wszystkim kukurydza. Mamy tutaj też jeszcze takie resztki kocimiętki, faceli. Takie tutaj gospodyni szaleje, także jest bardzo fajnie. Pszczółki mają różnorodność. Jeszcze chyba tutaj nawet, tutaj jest jeszcze facelia, tak, rzeczywiście. No i to tak to wygląda. Także zakładam stojak od telefonu za wyjątkiem niektórych uli. Na przykład tego, który będzie dzisiaj przenoszony do pełnego korpusu. Ten tutaj odkład. Bo wydaje mi się, że już może się nie mieścić.
Za wyjątkiem tego i łączenia tam z tyłu chciałbym zajrzeć do każdej rodziny i stwierdzić, że matka funkcjonuje. I to jest cały dzisiejszy dzień. No i oczywiście wieczorem po pół litra syropu. Sorry za przydługi początek, ale bierzemy się. Słuchajcie, jeszcze taka drobnostka. Zobaczcie, jak wyglądały ostatnie dwa dni. W sumie może nawet więcej niż dwa dni. To jest podkarmiaczka, która zostawiona została tutaj na sucho. I nic nie ma prawa się do niej lać po bokach, czyli na takiej powierzchni zostało nalane tyle deszczu. Ciekawie, nie? Słychać hałas trutni. Chyba słychać, nie? Dobra, zaczynamy, bo do Demeterki to ja nie zaglądałem ze 3 tygodnie. Tylko do miodni zaglądałem u niej. Także pierwsze podejrzenie bezmateczności to mamy tutaj. No i teraz mamy pierwszy problem, bo jeżeli tu jest matka nieoznakowana, to może być też na podkarmiaczce, prawda? Więc ja to tak odłożę. Zdarzają się też takie sytuacje. Pszczoły, mimo że odymione, są bardzo spokojne i naprawdę nic nie wskazuje na to, żeby tu nie było matki. I tym jestem zdziwiony. Żadne skrzydełka nie trzepoczą. Przynajmniej ja tego nie widzę. No nie, no żadne. Więc tu naprawdę jest, powinna być matka. I to zaraz zweryfikujemy, tylko chyba nie wziąłem trzymaka. I interesują mnie dzisiaj głównie zapasy jedzenia oraz to, czy jest matka. No i ja już widzę jajko. Zobaczcie. Tylko jak to pokazać, żeby to widać? Jedno było ciekawe, ciekawe, ale no dobra, to zobaczymy na kolejnych ramkach. Dobra, są jajka. Czyli nie mam ula bezmatecznego jednak tutaj. Dobrze by było sprawdzić, ile one mają jedzenia. To jest też ważne, bo wtedy będę wiedział, ile wieczorem podkarmić, nie? No szału nie ma na ostatniej ramce, szczerze mówiąc. Trutni nie chcą robić zbytnio. Tu są jajka, larwy. Ładnie jest zajajczone tutaj. Jajka są złożone do 3 dni temu. Jajek tutaj nie ma w tych miseczkach. I tutaj również... Czyli po prostu stymulacja pokarmem zadziałała. Matka zaczęła czerwić i czerwi ładnie w każdej komórce. Podobuje mnie się. Tu była podkładana demeterka z czerwonym opalitkiem, ale ona prawdopodobnie została ścięta przez matkę, która tu już była. No chyba, że zobaczymy zaraz demeterkę z czerwonym opalitkiem. Dlatego też jestem taki ciekawy i jak zwykle wyciągam wszystkie ramki. Oczywiście jest szansa, że na filmie później zobaczę matkę bez opalitka, no bo w tej chwili to raczej mi to nie wyjdzie. Ramkę pracy jeszcze zostawię, ale to już trzeba będzie wyciągać gdzieś za 2 tygodnie. Tu jest już zalanie dosyć spore, jak widać. Też chyba nie ma jajek. No nie ma.
tu również zalanie. Miseczki na cichą wymianę, albo też ratunkowe. No, jest szansa, że nie było tu matki jednak w momencie podkładania. Być może będzie tu zaraz znaleziona matka z czerwonym opalitkiem. Tu również jest zalane syropem cukrowym. Także potwierdza się to, że nie za dużo tego pokarmu teraz, po pół litra albo po jakieś 0,7 co 3 dni. No tak, tu jest ciężko, ale to jest jeszcze z pożytków. No niestety matki nie zauważyłem. Tutaj trzeba będzie zerknąć gdzieś w ciągu tygodnia jeszcze drugi raz i skupić się na matce bez opalitka, bo jak widać nie zauważyłem takowej. Mało pierzgi ma ten ul, moim zdaniem. Biorąc pod uwagę ilość pożytków w tej chwili, który przynosi pyłek, no to jest mało. Ale są grzeczne za to. No tutaj jakieś takie małe ślimaczki są. Ciekawe, dlaczego się zdecydowała samica tutaj. O, widzicie, i tutaj jest pszczółka, która wachluje, nie? I to już jest jakiś tam zły znak, gdyby takich pszczółek było tutaj 100. No, ale chyba nie ma. No jest trochę na kropu. Odłożymy ją, chociaż teraz odkładanie ramek na bok to troszkę jest niebezpieczne. No ale cóż. Bardzo ładnie widzę. Tylko dwie ramki w tym ulu są z poprzedniego roku. Jakbym się uparł w sumie, to dzisiaj też by węze dostały. Bo przecież skoro mają złudzenie pożytku, to mogą też odbudowywać ramki, nie? O, piękna sprawa. Druga ramka już uspokajająca zupełnie. Pokarm u góry jest. No naprawdę, tutaj matka zaszalała. O, tu możemy pościnać miseczki ratunkowe. One są puste. No ale tu jest zaczerwione tak dosyć gruntownie, nie? Dobra, słuchajcie, no ja mam dzisiaj mało czasu, więc zerknijmy środek. Środek był wkładany pewnie niedawno, pewnie odrabiany niedawno. Nie widać tu nic. Też pokarmu nanoszone na górze, na ramkę. I patrzymy. Tutaj zaczerwione. Bardzo ładnie się rozwijają. Miseczki ratunkowe. Nie znam powodu. Mi tamta matka się podoba. I teraz pokarm. Pokarmu zero. Ramka pracy zresztą to jest. Też do wyciągnięcia tam w ciągu 2-3 tygodni przed zakarmianiem. Nie są złożone jaja, więc konieczność posiadania trutni jest zerowa. Ramka bardzo lekka, sucha u góry. Od strony wewnętrznej jest piękna, jak widać.
jest pierzga, jest cukier. No ładnie. No i teraz najważniejsze, żeby nasza praca tu była odpowiednia, czyli pół litra co dwa dni, niecały litr co trzy dni. I tak trzeba przyjeżdżać i wieczorem im dawkować, dawkować, żeby one się rozwijały. Żeby rozwijały pszczołę zimową. Kończę z tym ulem. I teraz mamy odkładzik z matką setką. Ona chyba była tam ostatnia tutaj w tym rzędzie tutaj produkcyjnym. Zobaczymy, jak sobie radzą pszczółki. Widać, że delikatna krystalizacja chyba tu była, albo mi się wydaje. Spokojnie możemy dołożyć węzę, prawda? No, matka jeszcze funkcjonuje elegancko. I jest. Nasza setka. To już jest stara matka, ja ten odkład zrobiłem tak z czystej ciekawości, żeby osłabić tam rodzinkę. A, zapas pokarmu możemy zobaczyć. To w sumie ważne jest. Matkę to już widzieliśmy na tej ostatniej ramce. Widać, że czerwi kobieta. No coś tam czerwi, prawda? Tutaj również. Nie ma się co czepiać. Pokarmu praktycznie zero na tej ramce. No i jeszcze niedawno byłem zdziwiony tą setką, że ona jest z białym opalitkiem, a czerwi jak szalona. To tak to wygląda. Również pokarmu niewiele na tej ramce. I niestety, ale tu nawet na zewnętrznej jest czerw. Niestety, ale ta rodzinka jest do zalania dzisiaj bardzo mocno. Więc ja muszę sobie jakoś ją oznaczyć. Ale idziemy też po węzę. I myślę, że nie będzie problemem, jeśli wezmę dwie sztuki nawet. Bo ona musi nie dość, że odrobić to, to jeszcze zaczerwić przed zimą. Bo to jest ważne, ważne, żeby ramka była przeczerwiona przed zimą. Tu już nie chciało mi się za dużo kropek stawiać, wpisałem 0,8. No bo dzisiaj 2 sierpnia, nie? Wsadzam w środek. Chociaż powiem wam, że no, pogoda różowa to nie będzie w najbliższych dniach. W nocy może spaść nawet do 12 stopni, ale one nie mają praktycznie otwartej dennicy, tu jest jednak zamknięte to wszystko, tam są dwie wentylacje, chyba nawet otwarte, ale one sobie dadzą radę spokojnie, nie? Z ogrzaniem tego czerwiu. No i ta rodzinka jest do zalania. Dobra, kończymy. Także niestety, ale ten odkład to nawet nie ma żelaznego zapasu jak na odkład, trzeba go dzisiaj będzie troszkę bardziej zalać. Kompletnie pusta ramka. Taka kompletnie pusta, nie? Tutaj trochę pierzgi nanoszone. Nie widać jajek. A ciekawe, bo to jest ramka taka sprzyjająca.
do składania jaj. No słuchajcie, jeśli chodzi o pokarm, no to jest ok. Ciężka ramka. Czyli tak jakby pszczoły uznawały za gniazdo, za koniec gniazda tą szóstą ramkę. Tak to wygląda. No dobra, są tutaj chyba larwy. Tak, są jajka. Dobrze, czyli matka jest. Nie ma co się czepiać. Ale agresja też niestety jest. Pokarmu jest wystarczająco, czyli stymulacja. Będzie tylko tutaj. No i jeszcze jedną ramkę wyciągnę i tam bym chciał zobaczyć jajka. Albo na kolejnej. No, jest pięknie zaczerwione, słuchajcie. Bardzo ładnie. Nie ma co się czepiać. Jedyny problem, no to jest z agresją tutaj. No to tutaj nawet na końcu są pięknie. Dobra, to tu się nie czepiamy. Stymulacja do rozwoju i niech se matka funkcjonuje. Tu jest, podejrzewam, już córka tej krainki PK. No bo już dawno nie widziałem tutaj tej opalitkowanej matki. Także składam i kończymy. Kurczę, tutaj w ogóle mrówek nie ma. I w tym ulu, i chyba w tym też nie było. Tylko w tym pierwszym z brzegu były. Dobra, no to jest moja ukochana demeterka, słuchajcie. Demeterka... nie liczyłem jeszcze, ale myślę, że... demeterka rekordzistka, bo... stawiam, że coś koło 60 kilo w tym roku przyniosła. A to jest pasieka stacjonarna, prawda? O, są mrówki. Z boku. A to jest pasieka stacjonarna, więc no, wynik jest zacny. Takie ratunkowe, cichej wymiany na ostatniej ramce, dosyć dziwne, ale niech będzie. No, pszczoły jest tutaj bardzo dużo. Pokarmu jest niewiele. Na ostatniej ramce odkładamy. To jest taki przegląd w sumie przed stymulacją, bo tą stymulację ja już zacząłem, ale dokładnie nie wiedząc, jak wyglądają gniazda. Po prostu zacząłem lać. Przed wyjazdem zalałem pszczoły dosyć znacząco, żeby nie głodowały. Na ślepo to zrobiłem. Natomiast po wyjeździe przyjechałem i dałem im w poniedziałek mniej więcej po 0,8 litra. Tutaj jest ciekawostka, bo tutaj chyba zlikwidujemy tą ramkę dzisiaj. No bo po co im ramka pracy? A one tutaj widać coś próbują rzeźbić jeszcze jakieś trutnie. Naprawdę ta pszczółka jest wyjątkowo grzeczna. Wyjątkowo grzeczna i wyjątkowo pracowita. I mamy czerw. No na ramce pracy już był, co prawda. Ale tutaj też mamy larwy. Matki to ja tu raczej nie dojrzę w tym bałaganie. Ale larwy widzę. Matka to już stąd mogła wylecieć, to tam wiecie. Ja tutaj... Niektóre z rodzin były przeze mnie zaniedbywane, jeśli chodziło o przeglądy. Więc jest szansa, że mogła sobie polecieć.
No, brody są niezłe tutaj. Jak to się wszystko wygryzie, to będzie ciekawie. I ta demeterka przed poprzednią zimą zachowywała się identycznie, czyli czerwiła na potęgę po prostu. Cała ramka jest zaczerwiona. Puste. Puste. I tu aż po sam dół. Że tutaj trzeba by było wzmocnić jakiś odkład, bo tutaj jest za dużo tych pszczół. Troszkę za dużo, tak mi się wydaje. I trzeba się zastanowić, który odkład wzmocnić. O, na przykład ten z lewej, który dostał niedawno matkę. I przekazać po prostu i wstawić kolejną węzę. Zobaczcie. Broda wisi, a czerwiu znowu pełno. I z drugiej strony. Dobra, weźmiemy tą ramkę. No, teraz widać, jak jest zaczerwiona, nie? I to będzie wzmocnienie słabego odkładu. Słabym odkładem u mnie jest chyba ten, z tego co pamiętam. To tak na szybko sobie zobaczymy, co tu się dzieje. Pszczółki rozdmuchane bardzo. No nie wiem, czy ten odkład jest taki strasznie słaby. Przy okazji zerkniemy, jak sytuacja, zalane wszystko. Czyli tutaj nie ma co lać za dużo. Zajajczone bardzo ładnie. Matka tu jest. Nie widzę. No bardzo ładnie. Czyli ten odkład się będzie rozwijał. Czekajcie, odłożę sobie tamtą ramkę. O, jest matka. Wiecie co? 50. No dobra, może zobaczę na filmie. No, także tutaj również stymulacja przy okazji, żeśmy przejrzeli tą rodzinkę. Matka jest, matka funkcjonuje. No i dobra, no wygląda na to, że pokarmu za dużo nie mają. Dostały dwie nowe ramki. Spróbujemy im dać trochę więcej dzisiaj wieczorem, żeby miały z czego żyć. I to tyle z tym ulem. No dobra, słuchajcie, jest wiele pytań. Zauważyłem na tych forach od początkujących pszczelarzy. Czy można podmieniać ule? Kiedy to robić? Jak to robić? No więc w moim mniemaniu, no można to robić zawsze. I o każdej porze, i o każdej porze roku, tak? O każdej porze dnia i roku. Mi się wydaje, że sprawa jest dosyć naprawdę prosta, bo pszczoły wiedzą, gdzie mają rodzinę. Wiedzą to na podstawie punktów orientacyjnych, które sobie, że tak powiem, zakodowały podczas oblotu młodej pszczoły.
no i podczas ciągłych powrotów. No i teraz pszczoły wiedzą, że tu jest ich rodzina. Dodatkowo upewniają się podczas przylotu na wylotek, jak wygląda zapach. No i jedynym problemem w przypadku nowego ula jest zapach. Jeżeli postawimy go na tym samym miejscu, no to sprawa będzie załatwiona, tak? Po pewnym czasie również w nowym ulu będzie przejęty nowy zapach. Tutaj mamy jakiś tam nowy korpusik, gdzie trzy pajączki sobie gruchają tutaj w rogu. To może od razu się ich pozbędźmy. Jest też jakaś tak zwana szczypawica. Za młodu tak się mówiło na to. A tu jest larwa barciaka chyba. Także jest całkiem przyjemnie. O, następny pajączek. No, wchodziło od spodu. Także pierwsze, co trzeba zrobić, no to zdjąć ul z miejsca, w którym był. No i mamy ul. Pszczoły, które wracają, już głupieją, bo nie ma ich domu, więc podkładamy nowy. No i cóż, i przenosimy ramki, prawda? No i co? Otwieramy stary ul, który jest na nowym miejscu, przeniesiony o pół metra. Tam siostry przed nowym ulem już szaleją, bo nie wiedzą, czy mają wchodzić, czy nie. Bardzo ładnie. Przegląd robimy tego ula akurat kompleksowy, bo musimy przenieść wszystkie ramki. Bardzo ładnie zaczerwione. Tu również zaczerwione. Dobrze by było, gdybyśmy widzieli matkę, no bo przydałoby się wiedzieć, że się ją przeniosło, tak? No, matka tutaj pracuje bardzo ładnie. Niestety jej nie widać. Nowa ramka z 23 roku. Pięknie. No to ja myślę, że jeszcze jedną węzę można tu dać. No i niestety mamy problem, matki nie widzieliśmy. I problem polega na tym, że ta matka może tu gdzieś być. I słuchajcie, i to by było na tyle. Rodzinę mamy przeniesioną. Miejmy nadzieję, że rodzinę, czyli z matką. I one sobie poradzą tam. I liczymy na to, że tu jest matka. Trzeba będzie sprawdzić za kilka dni, czy są świeże jajka. No bo dzisiaj nie udało się jej namierzyć. Nie wiem, czy mi tak uciekała, czy ona zniknęła stąd, czy o co chodzi. Chociaż w sumie jajka to tu chyba były. Poczekajcie. Bo larwy widziałem, ale czy jajka są? Tak, są tu na końcu. Takie trzydniowe.
do 3 dni składane. I tutaj również. Jest szansa, że zgubiła opalitek. No to taka ewentualność też jest. No bo takie rzeczy się zdarzają. Teraz będę układał te ramki, to jeszcze sobie przejrzę. No dobra, no i ponieważ nie mam podkarmiaczki do tego typu ula, więc ułożę ciasto takie tam jakieś witaminowe i to tyle. Kończymy. No dobra, bo to już 16 dobiła, a ja się zająłem tutaj bardziej przyziemnymi tematami, ale przynajmniej ładnie teraz wygląda. No i tradycyjnie nie zdążę już dzisiaj zrobić za... Więc spróbujemy zobaczyć to, co się da. Dopóki jeszcze jest ładna pogoda. Tutaj mamy 3 rodzinki produkcyjne, które miały w tym roku problemy. W każdym z nich jest nowa matka, w każdej z nich. Więc można było zerknąć, jak sobie radzą. Widać duża rodzinka, chociaż ona miała problemy. Ciekawe, skąd tu tyle pszczoły jest. Na kropu mają. Z drugiej strony pusto w sumie. No jest pozytywnie, jakby nie patrzeć. I są jajka nawet. O, jest czerw trutowy, proszę, proszę. Nie widać pokarmu u góry. No ale jest tego tutaj. No, matka się rozczerwiła, jak widać. Także źle nie jest. Czyli na utrzymanie tu pójdziemy. Tylko nie wiem, czy one mają żelazny zapas. To jest ciekawe. Czyli te pszczółki trzeba zalać niestety. Dzisiaj. Więc będziemy je zalewać. No i to tyle. I mamy kolejny ul. Rodzinka tak zwana chora. Czyli za tym niebieskim ulem. To jest rodzinka, gdzie druga ramka od lewej, jak widać, ostatnio mi się uszczknęła, ledwo wisi. Można by było ją w sumie przenieść na sam koniec i później wyciągnąć. Ale... na razie jest. Pszczółki nie wachlują, więc zachowanie nie jest agresywne, dopóki gniazda nie tknąłem oczywiście, więc wydaje mi się, że z matką jest ok. Sprawdzimy. Dobrze reagują, widać na podkurzacz. To też jest bardzo ważne w sumie dla pszczelarza. Tu nawet na ostatniej ramce, słuchajcie. Zobaczcie. Rozszalała się ta matka. Tu są jajka. To jest ostatnia ramka, nie? Troszkę ciepła poczuły. No ale na zewnętrznej stronie już nie przesadzała. No dobrze. No i co ja mam teraz zrobić? Jak tu są jajka? No dobra, odłożę na chwilę na zewnątrz. Tragedii nie ma z temperaturą. No wiszą tu skubane nawet, nie? To jest kolejny ul, gdzie można by było zasilić jakiś słaby odkład. Jeżeli druga ramka tak wygląda. Tutaj też na czerwione na środku.
Tak to jest, jak się podda młodą matkę. Na razie jej nie widzę, ale chyba ponieważ pszczoły reagują tak samo nerwowo jak w poprzednim ulu, więc chyba sobie daruje. No matka jest, czerwi. Pokarmu za dużo nie widzę, ale i tak będą dostawały ten pokarm raz na 3 dni w tej chwili, przez najbliższe 3 tygodnie. Więc składamy i zamykamy, nie? No i tutaj jesteśmy za zielonym. Tutaj była kradziona matka setka do odkładu, który jest po mojej prawicy, na stojaku tam. Kradziona matka setka i poddawana nowa. I tu było osłabienie rodziny dosyć spore, bo rodzina była dosyć duża. Zalane tutaj. A, wziąłem czarną ramkę, więc za wiele nie powiem o jajkach. Ale tu jest ich bardzo dużo, tych pszczół. Na razie odłożę, tylko muszę pamiętać, że to trzecia ramka. I tu były nowe węzy dawane. Nie wiem, kiedy to było, z tydzień temu? Nie, no z 2 tygodnie temu. Nie jest tu czerwiona, ale jest ładnie odrobiona. Tu mamy miseczkę ratunkową. Ale to pewnie z czasów, kiedy kradłem matkę. Chociaż tutaj mało czerwiu jest. Mogą to być larwy jeszcze starej matki. Byłby to problem. No nie widzę nic. Wiecie, najważniejsze, żeby zobaczyć albo małe larwy, albo jajeczka. Bo to znaczy, że matka produkuje coś. No i tu widzimy jajeczka. Mam nadzieję, że zbliżenie dało efekt. Później w momencie składania filmu ja to zbliżę jeszcze bardziej. To zobaczmy ciemne ramki, bo pewnie na ciemnych jest naczerwione. Ale ona się denerwuje tutaj. Ale skoro tam były, to dajemy sobie spokój. Ramka była trzecia, z tego co pamiętam, więc ja to zwijam. I tutaj musi iść więcej jedzenia, bo jest duża rodzina. Niestety wyjadują to, co mają. No takie życie. Także kończymy z tym ulem. Dosyć sprawnie idą te ule po południu. A tu mamy takie popołudniowe harce na faceli, która była jednym z trzech małych poletek wsianych w różnych terminach, także one tu jeszcze mają tam gdzieniegdzie kwiatki, na które latają. No i dobra, zerkniemy sobie odkładziki tak szybciutko. Tutaj pszczółki przy mnie latają jeszcze z tych poprzednich uli, zdenerwowane. No ale na to tu już niewiele poradzę. Zobaczymy, co w odkładach słychać. Chociaż w odkładach było wszystko ok. No, już się wbijają odkłady.
Także też zdenerwowane. No mówię, no taka burzowa pogoda jest. Nie wiem, czy zaraz nie zamknę tego odkładu. Pokarmu niewiele. Ramka zaczęta, odwrócimy ją. Tutaj jest ciężko, bo jest pierzga. I to bardzo dużo pierzgi. A tutaj widać, co się dzieje w odkładzie, nie? I jedzenia też jest sporo. Czekajcie, bo tutaj jak z boku zaglądam do ula, to nie jest mi potrzebna chińszczyzna. No, czarna ramka to nie widzę za bardzo. Ale tutaj są larwy. Tutaj chyba też na środku. No, tutaj też larwy młode, starsze. Także matka funkcjonuje, gdziekolwiek ona jest. O, jest tutaj. Piękna, nie? Spokojniutko sobie spaceruje. No, tutaj to chyba węzeł musimy włożyć, prawda? Tak mi się wydaje. Zapach taki jakby z nawłoci. Ale co to już nawłoć jest? Proszę, jak zalane. Włożymy tu ramkę. Jedną. No idź, 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 uciekaj. No, są larwy, także w miarę jest. Tu też larwy na środku, mimo że ciemna ramka, to larwy jednak widać. Proszę bardzo. No tak, no to teraz grzmi, proszę Państwa. Więc nie ma się co dziwić tym pszczołom. A tu mamy matkę. Gdzieś tu będzie. No jest. Matka uciekająca, ona tutaj nie pierwszy raz już. I tam widać, że jest też masa tego czerwiu. Dobra, i mamy 8 ramek, tak? Pewnie tak już zostanie, no bo co ja tu wymyślę więcej. Dobra, zerknijmy tu jeszcze do pomarańczowych. Pomarańczowa była dużą rodzinką, też dużo dostawała ostatnio pokarmu. Bo te dwa odkłady, pomarańczowy i czerwony, się okazały jakoś dziwnie większe od zielonego i pomarańczowego. No, uciekać dziewczyny, mówić koleżankom, że się pali. Mi się to przyda. No wiecie, ten odkład to tak spory, nie? Pozostałości po cieście.
Cholera, chyba im dam 9 ramkę, no bo co? Niech coś robią. Gdzie ja mam te ramki? Chyba tu. Tu już widać, zobaczcie, że jest dużo pokarmu, nie? Trzecia ramka również u góry. Piąta również u góry. Tą piątą to sobie zerkniemy. Ja może mi się uda wyciągnąć tą folię tam. Ale najpierw jeszcze jedną ramkę tu wyciągnę. No tu jest resztka pokarmu, ale to jest pokarm odsklepiany, czyli one korzystały z niego. Tu jest ramka, zobaczcie, z węzłem odrobiona. Elegancko. I to tu zostanie. Tu jest druga z węzłem, też odrobiona elegancko. One muszą zostać przeczerwione, więc pójdą pewnie w środek zaraz. A teraz zobaczmy tą ramkę, którą mówiłem, że jest dużo pokarmu. No, jest. U góry jest, ona jest w ogóle ciężka ta ramka, ale tu się nie ma co dziwić, bo tu jest masa czerwiu. Tu również czerw, na środku już jajka. A tu jest ta pani. Nasza. I słuchajcie, i tą ramkę damy tu. A tu oj. Coś tu zgniotłem? Nie. O. Piękna rama, nie? I jedzenie też jest. No pięknie. A tu damy ramkę z czerwiem. O Jezus. Z węzą. No i tu jest przeczerwiona ramka z początku lipca. I tu pewnie jest, zobaczymy, czy jest dużo pokarmu, czy mało. No a tak średnio, można dać im pokarm, to nie szkodzi. Grzeczne są bardzo, ta alpejka. Bardzo grzeczna. I mamy 9 ramek alpejki. I zamykamy. No, tych dwóch tu rodzin to już tam nie będę przeglądał, bo one naprawdę wyglądają dobrze. Zjadają pokarm, nie ma z nimi problemu. No dobra, teraz mnie ciekawi niebieski ul, już wam mówię dlaczego. Bo, o, nawet tak otwarte jest trochę. Bo tutaj było masa mrówek, nie? I chciałbym zobaczyć, czy coś się zmieniło. Zobaczcie. Tu są mrówki. Czy są tu mrówki? Nie, tu nie ma. Czyli one są tylko na dole. A to ja zielony mam z ciastem. A. No dobra. Ale dlaczego tu jest tak zawalone są te pajączki, czy one się bronią przed mrówkami? A tutaj mamy, co one tu robią w tym miejscu? Dziwne. Jakby chciał, jakby wchodziły w dół i tam miały gniazdo. Może tu pszczół nie być za dużo. Nie, no pszczoły są. Dobra, oczyścimy pajączki, chociaż nie wiem, czy pszczoły w ten sposób się nie bronią przed mrówkami.
A to byłaby głupota, gdybyśmy znowu im robotę narobili. Ale zobaczymy. Najgorsze jest to, że te powałki to się ciężko otwiera, nie? No, tutaj nie widać ingerencji mrówek. Czekajcie, jaka tu jest matka? O, o, startują. Czy to była wymieniana matka? No nie pamiętam, jednak już wiecie, przy tej ilości uli to by się przydało mieć jakieś karteczki, coś pozapisywane, bo to tak słabo wygląda, nie? Z tą pamięcią. Widzę, że termometr się tu oznacza i został już po części zakitowany, czyli jest za nisko. To ciekawe. Jak zakitują dziurki od termometru, to może być tam jakiś problem. Ale wiecie co? Te pajączki to są z zewnątrz chyba nie wiem, jakoś zawalone. Wydaje mi się, że to może być przez mrówki zrobione. A ja bym nie chciał, żeby one tu były bez wentylacji. No dobra, słuchajcie, mamy funkcjonującą matkę. Nie wiem, czy to widać, ale ta ramka jest cała zaczerwiona. Dosłownie cała, z drugiej strony również, więc stymulacja działa. Jeszcze tu dmuchnę. No tu nawet są jaja, w tym miejscu. Bardzo ładnie. Denerwują się. Nie dziwię się. Czy tu widać jakiś czerw? Nie widać, bo jest masa pszczół. Masa. No dobra. I teraz przy zgniecieniu jakiejś pszczółki oczywiście się podrywają. No dobra, to tutaj również, skoro matka funkcjonuje, to ja nie będę tutaj szalał. I zamykamy. Okej, zobaczymy jak tam ciasto w zielonym. Czy tu daszek odejdzie? Nie, odchodzi wszystko. No i zobaczcie, co się dzieje, nie? Bierzemy zmiotka. No, tu ciasto jeszcze mogę im zostawić, nie zmieniać. No to myślę, że jeszcze na 2 dni to ciasto może tu zostać. Czy tam do soboty, powiedzmy. Chociaż sobota ma być strasznie deszczowa, no ale przynajmniej do tego ula zajrzę. W sobotę mamy imprezę tutaj w Karczowiskach pod Elblągiem, więc całe szczęście, bo pogoda będzie tragiczna, sobotę i niedzielę. Także zostawiamy. No, wytrzepałem mrówki. O, teraz idą do niebieskiego. No, szukają gniazda. No, nie ma się co dziwić. I tyle. No, myślę, że... A, może jeszcze czerwienie zerkniemy. No jasne, przecież skoro mam otwarte, co mi szkodzi? 31,4, wilgotność 67. To tak to wygląda. To nawet, no, nie ma sensu sprawdzać, czy jest czerwienie, bo to jest oczywiste, że jak jest 31, to jest czerwienie. No ale otworzymy sobie, zobaczymy, jak są agresywne. Dziewczyny, wy agresywne jesteście, czy jak to jest z wami? Co?
Bo tu widzę, osa sobie wchodzi jak w masło. Tak jakby rójka poszła od was. Jest taka szansa. No, bardzo ładnie tutaj. 6 ramek z 23. To zobaczmy jedną z tego 23. No i wszystko zaczerwione. Jest jedna ciekawa rzecz. Mam nadzieję, że to jest końcówka za sklepu komórki, bo wiecie, tak to wygląda zgnilec amerykański, nie? Ale tutaj, ponieważ to jest jedna z pierwszych komórek zasklepionych, więc mogę podejrzewać, że po prostu za godzinę ta komórka będzie w całości zasklepiona. Wszystko ładnie. No tam na tamtych ramkach również pokarm tutaj. Dosyć sucho jest na tej ramce. Zerknijmy na ramce obok. O, proszę, 59 moja. Aha, ja ją zostawiłem, bo ona taka fajna była na rzepak. Zobaczymy, czy oni jej nie wymienią, ale widać, że skubana ładnie czerwi. I następna ramka również. No to chyba nie było jednak wyrojenia. Po prostu przerwała czerwienie na okres bezpożytkowy. Rodzina się trochę zmniejszyła i tyle. Dobra, to zamykamy. No słuchajcie, kończymy dosyć pozytywnie dzisiaj. Nawet udało się jeden ul wymienić. Nie wiem tylko jak tam z matką, czy coś nie zepsułem. Ale to tak bywa czasem. Przejrzane. Tak, oględnie przejrzane. Dwie rodzinki tutaj, tutaj te trzy rodzinki, z tyłu trzy odkłady, czyli to już jest 8, tutaj 5, to już jest ile? 13 i tutaj 2. No to 15 uli dzisiaj tak przejrzanych pobieżnie. Jedna rodzinka zyskała nowy domek, ja tutaj jeszcze pokosiłem. I pokorygowałem odstępy między ulami, żeby sobie w razie czego we środek władować jakiś ul. Także jak widać, stojaki stały się pięcioulowe. I myślę, że tutaj na końcu będzie przeniesiona któryś odkład. Zresztą te koliberek to jest alpejka, więc możemy przenieść obok jakąś alpejkę. No i tutaj te stojaki też kiedyś pewnie będą zrobione i postawione, więc będzie tu ładniej. Na razie jest wszystko jak jest. Miejsce na wbijanie stojaka jest, gdyż ten stojak będzie tutaj, przed ulami. Czyli najpierw wbiję stojak, a później będę przenosił ule o 20 cm. Daj Boże, żeby to było przed zimowym zakarmianiem, czyli przed 20 sierpnia. Bo później, jak ja mam to nosić, te ule, to już w zeszłym roku, jak podniosłem ul, wiecie, to nie jest ciężkie, bo to waży tam 30 kilo, powiedzmy. Ale jeżeli pszczoły są w kłębie, no to pszczelarz bardzo się stara, żeby tym ulem nigdzie nie zahaczyć, żeby ten kłąb się nie... żeby tam pszczółki nie odpadły z tego kłębu. I to się tak niewygodnie niesie, że wynikiem tego jest... po prostu jakieś tam czasami nadwyrężenie albo coś. No rękę czułem tak z półtora miesiąca po tym noszeniu. Także niezbyt sympatycznie było. Tutaj jeszcze, żebym nie zapomniał, do tego nowego ula deseczkę na dół, bo tu są dwa wlotki, wiecie? Tak fajnie ma Jacek zrobione, że u góry jest wlotek taki wąski, a na dole szeroki. Więc ten szeroki mam deseczki przystosowane. Muszę całkowicie zamknąć, no bo to jest odkład, nie? Fakt, że jest w tej chwili już chyba 7-ramkowy, ale jest. Żadnych stanów rojowych, trzeba dokarmiać. Oznaczone mam ule, które wymagają mocnego dokarmienia poprzez
kamień na przodzie, czyli tutaj dużo, tutaj standardowo, tutaj dużo, tutaj średnio, tutaj standardowo. Tam jak widać nie mam oznaczeń, tylko w ostatnim jest dużo. Więc tak też będę karmił. Może coś nagram z tego karmienia, w sumie ciemno pewnie jeszcze nie będzie, bo to będzie w granicach godziny 20. Nic ciekawego nie ma w zakarmianiu, ale może coś tam się uda nagrać. Trzeba przyznać, że komiczne są te czujki wyciągane tutaj przez tę listwę. Fajnie to wygląda. Zawsze mi się to podobało. No karmimy, no otworzyłem wszystkie pięciuli. Już widać osy zadowolone. Ale ja otwieram zwykle po kolei. No teraz tak do filmu sobie otworzyłem. Mam jedno wiaderko. W sumie to chyba za 20 litrów tam jest. Może nawet więcej. Nalane było 15 litrów. Najlepiej by było sobie jakoś tutaj oznaczyć. Tu jest 5, 10, 15. I wsadzone tu było, z tego co pamiętam, niecałe 15 litrów wody i 12 kilo cukru. Mam do zakarmienia 19 rodzin, bo dwie mają ciasto. No ta nowa ma, ten nowy odkład ma ciasto, bo nie mam powałki tej takiej bartodziejowej. W sumie to wszystko jest tutaj kompatybilne. Jak widać, daszek mam poliuretanowy, a korpus mam drewniany od kolegi, nie od Jacka. Więc elegancko to pasuje. Mógłbym spróbować z podkarmiaczką, pewnie też by pasowała. A chyba gdzieś jest, bo podkarmiaczek mam znacznie więcej niż potrzebuję. Znaczy znacznie, no tam ze 3-4 sztuki są jeszcze na przyszłość. No i mamy taki roztwór prawie 1 do 1, na co warto zwrócić uwagę. To, że roztwór taki nasycony, no on się, ciężko się ten cukier roztapia w czymś takim, szczególnie jak trzeba zrobić syrop 3 do 2, ale to raczej w innych sytuacjach. Ja tutaj podkarmiam mniej więcej 1 do 1. Kiepskim pomysłem jest gotowanie tego, bo jeżeli chcemy gotować razem z cukrem, to możemy pszczółką źle zrobić. Wytrąca się HMF, to się hydroksylo coś tam furfural jakiś związek, w skrócie HMF, który no pszczółki troszkę nadwyręża, więc nie można tego gotować. Jak chcemy rozpuścić dużą ilość cukru w gorącej wodzie, to niech ta woda będzie gorąca, 80 stopni może nawet mieć, ale nie gotujmy tego cukru. Ja tutaj używam wody, nie wiem, gdzieś koło 50 stopni. W tej chwili ta woda jest taka przyjemna do spożycia, bo ma w granicach 30 paru stopni, 31, 32. Tak mi się wydaje. Ona będzie oczywiście traciła temperaturę, tak jak teraz mam otwarte i gadam. Warto jest zawsze mieć cieplejszy ten syrop. Pszczoły chętniej pobierają. Zawsze dolewam do syropu API Biofarmę. Robię tak od początku. Uznaję, że skoro nie chce mi się zbierać żadnych ziół, to API Biofarma jest dosyć dobrym rozwiązaniem. Jeszcze jest API Farma chyba. To jest środek, który nie jest stworzony ze środków naturalnych, z tego co kojarzę. Nie śledziłem tematu, natomiast ja zawsze kupuję API Biofarmę. No i mamy miarkę. No. W zeszłym roku nie mierzyłem, w tym roku muszę mierzyć. Rękawice mam te stare, więc proszę się nie przerażać. Mamy miarkę, mamy litr. No tutaj jest jakieś 0,9. No i problem polega na tym, że z tego nam kapie, prawda? No i jedynym rozwiązaniem, jakie ja znajduję, jest coś takiego. I sobie idę. Oczywiście warto być ubranym do podkarmiania, bo różnie pszczoły reagują na syrop. Tutaj ma być normalnie, normalna ilość, czyli
dostaną takie 1,5. I od razu zamykam, no żeby tu osy nie wchodziły, bo przecież os jest pełno, nie? Nie, tu miało być dużo, przepraszam. Dużo. Czekajcie, bo się pogubiłem. Dużo w środku. Nie, chyba jest ok. Tu ma być więcej. Znaczy, mówię o tym, co dzisiaj przeglądałem w rodzinach. Warto być ubranym, bo pszczoły różnie reagują. Tutaj nie macie kontaktu z pszczołami, bo są naprawdę fantastyczne podkarmiaczki. Te, no wszystkie firmy je chyba mają, ja mam akurat z Ulpola. Naprawdę polecam. Zero kontaktu z pszczołami. Fantastyczna rzecz. Ale pszczoły, niektóre, mam już takie, dosyć entuzjastycznie reagują na wlanie syropu do podkarmiaczki i wylatują z wylotka. Więc również warto być ubranym, a przynajmniej ja tak uważam. Dla mnie to zawsze warto być ubranym. To ostatnio była dyskusja odnośnie strojów właśnie na jakiejś grupie facebookowej. Nie ma pszczół, które są bezpieczne. Także polecam sobie znaleźć odpowiednie ubranie. Ja używam kombinezonu Adamka i nie zmienię za żadne skarby, bo jest niesamowity. Prany już chyba z 30 razy. Tu miało być więcej. Także polecam. Strój z wentylacjami. Ja jestem osobą o większej ilości kilogramów, więc mam siatki pod pachami, za kolanami. No, wszędzie są siatki w tym stroju. I jest to komfort, naprawdę. Wiadomo, człowiek się poci. Szczególnie jak ma więcej kilogramów, to normalne. Ale ja przez ostatnie 3 lata to... Nie wiem, czy dostałem przez ten strój za 2 strzały. Może nawet nie. Uciekać, dziewczyny. No i teraz będziesz pływać. No i co? I co? Głupie to. Tutaj miało być... Nie za dużo. No i tak sobie nalewamy. No i w tej chwili sytuacji, jaką mamy, jest godzina 20. No to jeszcze jakiś rabunek może się zdarzyć, nie? Ale taki delikatny raczej. No i lepiej to zakarmiać w deszczu, wtedy problemów nie ma żadnych. Albo później, jak się ściemni, nie? No dobra, tutaj miało być bardzo dużo. I to tyle, co mam do powiedzenia odnośnie podkarmiania. Nie rozlewamy za dużo, bo to, co rozlejemy dzisiaj przy ulach, jutro stanie się centrum zainteresowania dla pszczół i być może jakimś powodem do rabunku ula, który się przy tym znajduje, nie? Tu nawet dam jeszcze trochę. O, taka rzecz. To już jest błąd. To jest cukier, nie? Także trzeba zwracać na to uwagę. No, i mamy zakarmione 5 uli, nie? Zgodnie z tym, co żeśmy jak był robiony przegląd wcześniej. Także
Także tak to wygląda. Ja sobie lecę jeszcze 15 rodzin. A was już żegnam. Trzymajcie się. No te podkarmiaczki powołkowe też nie są złe. Widać, że pszczoły podchodzą do tafli. Sobie jedzą, nie? No, utopić się raczej nie utopią, bo ten kapselek ma w sobie prążki, więc mają po czym chodzić. Czasami nie chcą wejść do tej powałki, więc trzeba tutaj do środka wsadzić kijek i oprzeć o ramkę środkową i jeszcze tam nakropić pokarmu na ten kijek, żeby pszczoły poszły do góry i wiedziały, że tam jest coś fajnego dla nich, nie? No i o, mamy szczypawice, jak mówiłem, jak byłem mały. No i to tyle, no. Pszczółki wszystkie zakarmione. Godzina 21 prawie.